Dwa lata temu 3000 brzózek, w ubiegłym roku 3000 buków, teraz tyle samo sosen. W ramach trzeciej edycji powiatowego rajdu ekologicznego wędrówki po powiecie dębickim około 200 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych zasadziło drzewka na terenie leśnictwa Chotowa. W poprzedniej edycji młodnik powstał na terenie leśnictwa Pustków. Fajnie jest. Sadziliśmy dzisiaj drzewa. Wykopuje kolega dziurę, po czym sadzamy drzewko i ugniatamy. Spędzamy czas na świeżym powietrzu, dotleniamy się. Drzewa są potrzebne, na pewno pomagają, produkują potrzebny tlen. Fajny pomysł, fajna inicjatywa, można zrobić coś innego niż siedzenie w szkole, a na pewno robimy coś pożytecznego, więc fajnie. Praktycznego takiego. Rajd ekologiczny wędrówki po powiecie dębickim zorganizowali Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Dębicy oraz Nadleśnictwo Dębica. Sadzą las jak co roku, przy okazji zwiedzają ciekawe zakątki leśne, zobaczą również skutki pożaru lasu, jakie to straty. I tak, ta praca, którą oni wykonali, trzeba czekać kilka lat, żeby drzewo urosło, natomiast w ciągu paru minut, godzin można to wszystko zniszczyć i czekać kolejne lata. Wydarzenie wpisało się w ogólnopolską akcję Sadzimy 1000 drzew na minutę, której celem jest odnawianie lasów. Zapraszamy młodzież co roku, ponieważ widać, że robią to sercem i ten las pięknie rośnie. Powiedzieliśmy, w jakim celu to robimy, dlaczego to sadzimy, technika sadzenia pokazaliśmy im, jak sadzimy po prostu młody las i ogólnie na temat lasu lekcje wygłosiliśmy dla nich. Żeby po prostu zobaczyli, jak to wygląda, że to jest po prostu pożyteczne, że to jest przyroda po prostu, obcowanie z przyrodą w ten sposób, szacunek do tego lasu. Młodzież z powiatu dębickiego chętnie wzięła udział w akcji. Jak twierdzili uczniowie, sadzenie drzewek bardzo im się spodobało. Co więcej, nie jeden uczestnik wydarzenia podkreślał, że chętnie wróci w to miejsce za parę lat, aby zobaczyć efekty. Gdy już wszystkie sadzonki zostały wkopane, przyszedł czas na wędrówkę ścieżką przyrodniczą Torfy i wspólne ognisko w Chotowej.